Dzień dobry, witamy w programie Rozmowa Echa 24, a dzisiaj nasze studio odwiedziła pani Jolanta Niezgocka, radna miejska Nowoczesnej i pani radna 8 marca, Dzień Kobiet, pani działa w Wrocławskiej Radzie Kobiet. Co takiego to jest i czego możemy się spodziewać w niedzielę? Tak, jestem przedstawicielką Wrocławskiej Rady Kobiet przy prezydencie. Ta rada zajmuje się szeroko rozumianymi sprawami kobiet w mieście. To znaczy ma ona za zadanie doradzać prezydentowi, jak miasto się powinno zmieniać, jak powinniśmy to miasto zmieniać, tak żeby kobiety w nim się również czuły dobrze i żeby było ono też przystosowane do życia dla kobiet. Są różnego rodzaju sprawy, które nam kobiety zgłaszają. No na przykład kwestia młodych mam, które poruszając się pomiędzy przejściami dla pieszych mają problem na przykład z tym, żeby wjechać wózkiem, jeżeli jest duży krawężnik. No to są takie sprawy typowo infrastrukturalne, ale takie kobiety mogą zgłaszać i to są nie tylko sprawy tak naprawdę kobiet, bo to też dotyczy ojców, którzy chodzą z wózkami, ale też osób z niepełnosprawnościami, ale to są takie jedne z takich licznych przykładów, które kobiety nam zgłaszają. No i teraz na 8 marca zaplanowałyśmy spacer, historyczny spacer po Starym Mieście, który poprowadzi przewodniczka wrocławska, pani Anna Oryńska. Chcemy na tym spacerze przypomnieć o kobietach, tych znanych, ale też tych mniej znanych, które w różny sposób i na różnym etapie w historii zasłużyły się czy dla naszego miasta, czy dla kraju, dla świata. Spacer rozpocznie się o 11 pod Barbarą przy ulicy Świdnickiej i będzie trwał mniej więcej do godziny 13, skończy się w okolicach Placu Katedralnego. Każdy może przyjść? Na spacer może przyjść każdy, bez względu na wiek, płeć. Spacer, tak jak już mówiłam, na spacerze pani przewodniczka opowie o kobietach. Nazwisk nie chcemy zdradzać, bo to ma być taka niespodzianka dla uczestników. To już jest kolejny spacer. Taki spacer został też przeprowadzony w ubiegłym roku, też po okolicach Starego Miasta. Różnego rodzaju grupy nieformalne też takie spacery historyczne organizowały, czy po Starym Mieście, czy po Nadodrzu. Właśnie po to, żeby przypomnieć o tych kobietach, o których nie znajdziemy informacji w podręcznikach, nie jest tak łatwo o nich przeczytać i znaleźć informacje o tym, w jaki sposób się przysłużyły, a takich kobiet nie brakuje, bo no nie zapominajmy, kobiety to połowa tego społeczeństwa, na różnych etapach historii zasłużyły się, nie zawsze były w pierwszym szeregu, ale bez nich wiele przemian nie mogłoby się po prostu dokonać. Choćby w trakcie wojny kobiety były łączniczkami i sanitariuszkami, bez nich różnego rodzaju wydarzenia nie mogłyby mieć miejsca, a nie zawsze pamiętamy o nich, nie zawsze o nich przypominamy. No dlatego takie wydarzenia jak spacery historyczne mają to naprawić. Czyli panowie, 8 marca oprócz kwiatka dla ukochanej czy dla mamy, cioci, zaproście też na spacer, godzina 11 pod barem Barbara tak. We Wrocławiu. Pani wspomniała o tych problemach, które zgłaszają wam kobiety. No właśnie, gdzie można zgłosić ten problem dokładnie? Jest jakiś adres mailowy, grupa na Facebooku? Mamy stronę na Facebooku, Wrocławska Rada Kobiet, tak po prostu się nazywa ta strona i tam można się do nas przez Facebooka odezwać. Można też napisać do Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego, ponieważ szefową Wrocławskiej Rady Kobiet jest pani dyrektor Joanna Nyczek, która jest również szefową Wydziału Zdrowia, więc spokojnie można się zgłosić do Wydziału Zdrowia z takimi problemami, które mają być przekierowywane na Radę. Dobrze, to porozmawialiśmy o Wrocławskiej Radzie Kobiet. Pani wywołała temat infrastruktury wrocławskiej, stąd też moje drugie pytanie będzie o łącznik pomiędzy ulicą Szpitalną a Góralską. To jest, bo nie wszyscy wiedzą, to są ulica Szpitalna przylega do ulicy Grabieszyńskiej, a ulica Góralska przylega do ulicy Robotniczej i pomiędzy tymi ulicami brakuje, zdaje się, kilkudziesięciu metrów drogi, żeby je połączyć i tym samym doprowadzić do tego, że z Grabieszyńskiej na tą Robotniczą bardzo szybko i wygodnie można by się przedostać, co byłoby dużym, ogromnym ułatwieniem dla kierowców, zwłaszcza dla tych, którzy nie chcą stać przy buspasie słynnym na Grabieszyńskiej. I radni Prawa i Sprawiedliwości złożyli taki wniosek, tak, do miasta, żeby ten łącznik wybudować. Dodam od siebie, że ja jeszcze dobre 10 lat temu jeszcze w Gazecie Wrocławskiej pisałem artykuł, że łącznik ma powstać maksymalnie do euro w 2012 roku, czyli lat temu 9. Oczywiście nie powstał, natomiast nie jest to nowy pomysł. Ale pani się do końca, z tego co słyszałem, nie podoba. Dlaczego? Tak. Radni Prawa i Sprawiedliwości zgłosili chyba też nawet do budżetu,
budżetu propozycję drogowego połączenia pomiędzy konkretnie ulicą Tęczową a Góralską, bo Szpitalna jest tutaj kawałek też wcześniej. W planach miasta, zarówno w studium i miejscowym planie, jest rezerwa na tą śródmiejską trasę południową, czyli jakby przedłużenie ulicy Szpitalnej, która miałaby przechodzić przez tory przy Dworcu Świebockim i połączyć się właśnie z ulicą Robotniczą. Ale śródmiejska trasa południowa to jest przecież chyba projekt z dawno porzucony, bo ten projekt rządzi się absurdem już od kilku lat. Miał być tunele, wiadukty. Tak, tylko żeby to jest jakby właściwa droga, która powinna, przez którą powinien odbywać się ruch, jeżeli chcemy połączyć ulicę Zaporowską, ulicę Grabyszyńską z Placem Strzegomskim i dalej tam z ulicą Legnicką. Ta droga jest w planach zarezerwowana, ale żeby ona powstała, tak naprawdę rząd, czyli też coś, na co ma, no, podmiot, na który mają w jakiś sposób, myślę, wpływ radni Prawa i Sprawiedliwości, bo to z tej samej, z tego samego ugrupowania, rząd musi określić, co dalej z Dworcem Świebockim. Jak wiemy, przed wyborami premier Morawiecki obiecał, że przystępują do wstępnej koncepcji i wizji zagospodarowania tego dworca, ale ta wizja ma być opracowana dopiero za 3 lata. I tak naprawdę to nam da dopiero odpowiedź na pytanie, czy ta droga miałaby pójść jako estakada, czy ona może iść na przykład na poziomie zero, bo tory będą pod ziemią, bo takie też się głosy pojawiały. Więc dopóki rząd nie określi, co dalej z Dworcem Świebockim, tak naprawdę, nawet jeżeli byśmy mieli te środki na wybudowanie tej drogi, no to trudno byłoby to zrobić, nie znając planów odnośnie Dworca Świebockiego. I teraz radni zaproponowali, żeby do tego czasu, kiedy nie powstanie ta śródmiejska trasa, wybudować połączenie drogowe pomiędzy Tęczową, czyli na samym końcu ulicy Tęczowej, wzdłuż torów kolejowych, dalej tam do ulicy Góralskiej. Z tym, że ulica Tęczowa w żaden sposób nie jest teraz przystosowana do tego, żeby przejąć cały ruch z ulicy Piłsudskiego. To jest ulica wybrukowana, od wielu lat nieremontowana. No, która dziurawa, jak ser szwajcarski. Tak, dziurawa, która się zapada po bokach, nie ma tam ścieżki bezpiecznej rowerowej. Nie ma chodników. Nie, chodniki są, ale w różnym stanie, ostatnio w coraz lepszym, bo częstkowe remonty też się odbywały. Nie jest uporządkowane parkowanie, więc samochody są zaparkowane wszędzie, na każdym wolnym kawałku, łącznie ze skrzyżowaniami. I teraz, jeżeli doprowadzilibyśmy tamtędy ulicę, no to jest normalne, że każdy chciałby próbować, sądząc, że ominie ten korek na przykład na Piłsudskiego, jechać tędy, więc na ulicy, gdzie prędkość jest maksymalna 50 km na godzinę, wprowadzilibyśmy ruch pod oknami mieszkańców, która w dwóch miejscach byłaby pod kątem 90 stopni, bo dojeżdżalibyśmy do końca ulicy Tęczowej, musielibyśmy skręcić w prawo. Tym odcinkiem brakującym, który teraz jest strasznie podziurawiony i nie jest asfaltowy, dostać się dalej do ulicy Robotniczej, znowu skręcić i dopiero wyjechalibyśmy na Robotniczą, no, gdzie też tak naprawdę korkujemy. No, nie jest to w prostej linii droga bezpośrednia do ulicy, do Placu Strzegomskiego czy do ulicy Legnickiej, bo znowu byśmy się musieli tak naprawdę wyłączyć ten ruch, który pozornie ominęliśmy na Piłsudskiego, ale w mojej opinii tak by się nie działo. I teraz, kiedy były te plany mówiące, tak jak pan redaktor powiedział 10 lat temu, o tym, żeby połączyć tam, zrobić tam połączenie drogowe, no to tam jeszcze były fabryki, budynki, z których nikt nie korzystał. Teraz tam są nowe bloki, mieszka kilka tysięcy osób, to są rodziny z dziećmi, to są osoby starsze. Tam naprawdę teraz to powinna być strefa zamieszkania, bo mieszkańcy zgłaszają mi cały czas taką potrzebę, że nie czują się tam bezpiecznie, że nie ma tam bezpiecznych przejść dla pieszych, że samochody są w taki sposób zaparkowane, że chcąc przejść na drugą stronę ulicy, muszą odczekać, tak naprawdę nasłuchiwać, bo nie do końca wszystko widać, czy jedzie jakiś samochód. No, nie czuję się z tym dobrze, więc jakbyśmy tam jeszcze puścili ruch i spróbowali odciążyć troszeczkę Piłsudskiego, no to w moim zdaniem byłoby to niewłaściwe, pogorszylibyśmy zdecydowanie warunki do życia tamtych mieszkańców, ale a nie rozwiązalibyśmy problemu. No dobrze, pani radna, ale to może najpierw powinniście poprawić te warunki, no bo jeżeli pani mówi tak, że a, dziurawa droga, b, rozwalone chodniki, c, bałagan, jeżeli chodzi o parkowanie, no to ale ta droga wciąż przebiegałaby przez tory.
Ta droga wciąż przebiega, bo tam z tyłu też są przecież tory, więc wciąż nie wiemy, co będzie z dworcem Sierpińskim, tak, więc wybudowanie tam, nawet na tym końcu ulicy Tęczowej, połączenie na samym końcu Tęczowej i Góralskiej, wciąż powoduje, że przejeżdżamy przez dworzec Sierpiński tylko parę metrów, paręnaście metrów. I ten argument absolutnie kupuję, bo faktycznie nie wiedząc, jaka będzie przyszłość dworca Sierpińskiego, ciężko inwestować w ulicę, która zaraz się może okazać, prawda, do wyburzenia, tak, bo będą jeździły tam wtedy pociągi, albo gdzieś tak się stawią szlabany przecież na ogromnej powierzchni, co jakby doprowadzi do tego, że ta droga będzie bezsensowna. No i tutaj absolutnie się zgadzam, no ale nie kupuję argumentu, że jest problem z parkowaniem na Tęczowej, no bo to tego chyba jest też Straż Miejska czy Urząd Miejski, żeby to uporządkować. To może zacznijcie porządkować parkowanie, a później negujcie plany na ułatwienie życia kierowcom. To już się dzieje. W zeszłym roku zostały złożone wnioski do oficera pierwszego właśnie o to, aby uporządkować parkowanie na Tęczowej i tych wszystkich ulicach, które się znajdują w pobliżu, czyli Zdrowej, Pochyłej, Szpitalnej, Kolejowej. Taki wniosek został przyjęty i w tym roku ma zostać opracowany projekt, bo to najpierw oczywiście trzeba zaprojektować, tak zabezpieczyć te wszystkie przejścia dla pieszych i wyznaczyć miejsca, żeby tam jeszcze jakieś elementy, może jeżeli się da, wprowadzić zieleni i tak uporządkować przestrzeń, żeby dobrze się tam funkcjonowało mieszkańcom. No ale to też jest czas oczywiście, bo zanim powstanie projekt, zanim ten projekt zostanie zrealizowany, to na pewno minie co najmniej rok, ale... A czemu aż rok? No, trzeba wybrać firmę, która to zaprojektuje, pod warunkiem, że się ją wybierze w pierwszym przetargu, bo to różnie bywa. Potem trzeba wybrać firmę, która to wprowadzi w życie, więc to nie jest łatwy proces. No, niestety tak to wygląda, ale mieszkańcy z tej okolicy chcą i deklarują, że będą jeździć rowerami. Oni chcą poruszać się w centrum miasta rowerami, dlatego złożyli petycję, która mówi o tym, że, i prosi pana prezydenta, w tej petycji mieszkańcy proszą pana prezydenta o to, żeby połączenie, dopóki nie będziemy znali planów na dworcu Sierpińskim, zostało pomyślane jako pieszo-rowerowe. Z tego, co wiem, i są też takie plany, miasto prowadzi rozmowy z inwestorami, którzy będą teraz budowali bloki mieszkalne przy ulicy właśnie Robotniczej i Góralskiej, żeby połączyć te dwie inwestycje właśnie drogą pieszo-rowerową, bo teraz już teraz mieszkańcy korzystają z tego połączenia i właśnie poprzez ulicę Góralską przedostają się na Plac Strzegomski czy na Legnicką. Tam też chodzą do pracy mieszkańcy z tej części miasta i korzystają z tej drogi, więc dla nich to byłoby olbrzymie ułatwienie. A jeżeli mieszkańcy chcą jeździć na rowerze i chcą tamtędy się poruszać pieszo, no to wprowadzanie tam takiej drogi na siłę no jest moim zdaniem sprzeczne z tymi interesami. Jeżeli ktoś mówi, że w centrum miasta chce jeździć na rowerze, to nie budujmy mu na siłę drogę, tym bardziej, że robi to radny, który nie porozmawiał z mieszkańcami, nie skonsultował tego z radą osiedla, w żaden sposób nie próbował wcześniej nawiązać kontaktu i przychodzi i tak naprawdę układa komuś tutaj życie. Ja aż poproszę dziennikarzy, reporterów Echa24, żeby pojechali na ulicę Tęczową i zrobili taką ankietę wśród ludzi, bo po prostu nie chce mi się wierzyć, żeby tam była jakiś, nie wiem, mały Amsterdam na to wygląda wrocławski, że wszyscy mieszkańcy chcą jeździć rowerami na ulicę Legnicką. Wydaje mi się, że ta pytanie, znaczy ja nie chcę jej absolutnie tutaj lekceważyć, natomiast wydaje mi się, że jakbyśmy zrobili taką sondę, to jednak mieszkańcy by powiedzieli, że chętnie by ten łącznik widzieli również dla samochodów, natomiast... Pewnie tak, pewnie się tacy znajdą również. To tutaj jakby w dyskusji, która się odbywała na różnego rodzaju grupach i dotyczyła tego tematu, to też się pojawiały takie głosy, ale to były głosy rozsądne. Tak, ja chcemy drogi rowerowej, ale pod warunkiem, że Tęczowa najpierw zostanie wyremontowana i będzie znana koncepcja dworca Sierpińskiego. Ja nie chcę tutaj jakby być adwokatem pomysłu Prawa i Sprawiedliwości, tylko jak mówię, ja się tym tematem zajmuję od lat i pamiętam, że to miało przede wszystkim ułatwić komunikację ogólnie dla mieszkańców Wrocławia, nie tylko dla mieszkańców ulicy Tęczowej. Mhm. No ale okay. Tylko, że ta droga wtedy miała istnieć równolegle z tą Siódmiejską trasą. Zamyka temat fakt, że nie ma, że nie wiadomo, co z dworcem Świebowskim, więc możemy sobie i te drogi miały funkcjonować razem, wtedy Śródmiejska trasa przyjęłaby cały tranzyt, a tak naprawdę ta droga pełniłaby funkcję drogi dojazdowej, bo taką też jest zapisana w planach miasta. To nie jest droga, która ma prowadzić Pani Rada, komunikację. Pani Rada, tu i tak nie dojdziemy do konsensusu, bo jak mówię, bo dworzec Świebowski to jeden wielki znak zapytania, no tak, więc faktem jest, że nie ma co robić dużej inwestycji w miejscu, które zaraz się może zmienić. Wspominała Pani, że będzie zieleń na ulicy Tęczowej. Czyli co, mieszkańcy Tęczowej mogą się spodziewać tych takich donic drewnianych jak na ulicy Daszyńskiego?
Jeżeli mieszkańcy będą wnioskowali o takie donice, ja będę też w pełni popierała ich projekt. A mieszkańcy Daszyńskiego wnioskowali? Z tego co wiem, to przy Daszyńskiego były konsultacje prowadzone z mieszkańcami i tam mieszkańcy pozytywnie się odnosili do tych zmian, które zostały zaplanowane. Ale policja się już negatywnie ustosunkowała, bo kazała zlikwidować, że zacytuję Gazetę Wrocławską. To tak jak... Niebezpieczne. No, trzeba sobie odpowiednie pytanie, czy wcześniej, kiedy zamiast tych donic, zieleni, tych parkletów były tam zaparkowane samochody, czy było bezpieczniej? No, z tego co ja wiem i z tego co przekazują mieszkańcy, czują się tam bezpieczniej. Przede wszystkim mogą stanąć tam, rozejrzeć się, czy mogą przejść bezpiecznie na drugą stronę ulicy i widzą samochody nadjeżdżające. Wcześniej były tam zaparkowane samochody. Jeżeli zaparkował samochód większy, czy jakiś dostawczak, no trudno było tam bezpiecznie przejść przez ulicę. Policja nie nakazała rozebrać tej instalacji. Policja zgłosiła tylko wniosek o lepsze zabezpieczenie tego miejsca. I z tego co wiem, taki wniosek został już omówiony też przez Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ten temat był omawiany na kolegium prezydenta i zostaną tam wprowadzone korekty. To znaczy będą na tych parkletach odblaski, będą odbojniki, ma zostać zamontowana rampa dla osób z niepełnosprawnościami, mają zostać obniżone krawężniki, czyli to, na co też policja się zgodziła i policja w takim zakresie zgodziła się na te zmiany. A mieszkańcy są zadowoleni z tej zieleni, która została wprowadzona. Nie oszukujmy się, w tak ścisłej zabudowie, jaka jest na Śródmieściu, trudno... Znaleźć drzewo. Trudno znaleźć drzewo. To naprawdę. No, takie rozwiązania pomagają przede wszystkim na likwidację tych miejskich wysp ciepła, wprowadzają troszeczkę zieleni, sprawiają, że ta przestrzeń robi się bardziej przyjazna mieszkańcom, że idąc gdzieś na zakupy, osoba starsza, czy mama, ojciec z dzieckiem będą mogli nawet przysiąść na chwilę na tej ławce, jeżeli będą mieli taką potrzebę. No a to o to nam chodziło, tak, żeby te przestrzenie były coraz bardziej przyjazne mieszkańcom. I z tego co wiem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo pieszych, to mieszkańcy są zadowoleni. Na pewno ma to swoje plusy, są też, nie ukrywajmy, minusy, ale musimy już, pani Jolanto, kończyć. Dziękuję Państwu bardzo. Naszym gościem była Jolanta Niezgocka, radna Nowoczesnej. Dzięki i do widzenia. Dziękuję serdecznie.